Dzień dobry, panie profesorze. Dobry, witam. Bardzo dziękuję, że odwiedził pan moją kawalerkę. Mi się podoba. No, chatka. Mamy gniazdeczko. Dlaczego świat zwariował na punkcie seksu? Zawsze wariował ze względu na to, że jest to poza popędem życia, kiedy chcemy przetrwać, jeść. To jest najsilniejszy popęd. Najsilniejszy popęd. Zresztą wśród zwierząt też to widzimy. Przecież w okresie płodnym zwierzęta tracą życie w walkach o samice na przykład. Dlatego to jest bardzo silne i to w nas siedzi, tylko nasza rozumna natura nie może się z tym pogodzić. Bo uważamy, że jak jesteśmy tak dalece racjonalni, kulturalni, to powinniśmy nad tym wszystkim panować, mieć taki pewien dystans, a tymczasem temu ulegamy. No ulegamy. Co daje nam seks? Seks daje dużo, bo trzeba to rozpatrywać w kategoriach jednostki relacyjnych i międzyludzkich. W kategoriach jednostki seks służy zdrowiu i długowieczności. Ma działanie antydepresyjne, zwiększa odporność, prowadza w taki stan przyjemnej euforii. Jest to trening dla nie tylko układu krążenia oddechowego, został układ odpornościowy. A jakie jeszcze sytuacje wpływają na ukierunkowanie naszej seksualności? Pierwsze doświadczenia, pierwsze skojarzenia, jakie z tym mamy. Proszę sobie wyobrazić, że córka wchodzi do sypialni rodziców i jest seks między rodzicami. No to się zdarza w małych mieszkaniach. I teraz co ona zobaczyła? Mama płacze, a tata intensywnie się na niej rusza. U tej dziewczynki może powstać skojarzenie, mama cierpi. Tata jej wyrządza krzywdę. I to może być dla niej skojarzenie z seksem. No tak. Kobiety są ofiarą, cierpią z powodu seksu, a mężczyźni są sprawcami przemocy. I ona już tak będzie, może być tak zaprogramowana. A czym się różni orgazm kobiety od orgazmu mężczyzny? Orgazm u kobiety angażuje więcej ośrodków mózgowych, które sterują seksem. Czyli jeżeli byśmy mieli teraz na ekranie mózg kobiety i mężczyzny w momencie orgazmu, to byśmy widzieli, że w przypadku mózgu kobiecego to tak się zapalają światła miasta. Tu, 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 tu. A u mężczyzn jest mniej tych świateł. A po czym poznać, że kobieta jest świetna w łóżku, zanim się w nim znajdzie? To, że kobieta jest świetna w łóżku, to znaczy, że w ogóle lubi seks. Już słowo seks wywołuje u niej uśmiech. Już widać taki figlik w oczach. No nie użyję jednego słowa, którego kiedyś była posłanka używała. A co powinien zrobić mężczyzna, żeby stać się kochankiem doskonałym? Jeśli chodzi o kochanka doskonałego, są dwie drogi. Jedna droga to są taka, że ktoś ma ten dar wrodzony. Tak samo jak ktoś ma dar muzyczny. Może komponować jak Mozart od 6 roku życia. Więc są urodzeni kochankowie. A drudzy się muszą tego uczyć po prostu. Można się tego nauczyć? No przecież pod warunkiem, że umie tańczyć. Bo możemy nauczyć go tańczyć salsę, ale musi mieć dryk do tańca. Co może mieć wpływ na orientację seksualną? No to, czy mamy orientację homo, hetero czy bi, to w tej chwili już wiemy, że to są uwarunkowania głównie wrodzone. Mamy tak uformowany mózg. Jak są te wszystkie dyskusje, żeby tam gejów leczyć, zmieniać i tak dalej, no to ja takiego, który daje takie propozycje, a pan, bo to przeważnie panowie tak chcą bardzo zmieniać i to niektórzy są bardzo tutaj agresywni. Ja mówię, dobra, kim pan jest? Hetero? No, oczywiście, że jestem hetero. Ja mówię, to proszę sobie teraz wyobrazić, że ja pana poddam pewnej obróbce, żeby przerobić pana na homo. On mówi, przecież to jest niemożliwe. Ja mówię, no to widzi pan. To jest niemożliwe i z tamtej strony, żeby przerobić z homo na hetero, jeżeli to są struktury mózgowe, które są ukierunkowane. A czy zdrada może wnieść coś pozytywnego do związku? Jeżeli mówimy, czy spotkałem się z pozytywnymi aspektami zdrady, to powiem tak, spotkałem się, chociaż częściej się spotykam z negatywnymi. Ale spotkałem się, bo na przykład kobieta zaniedbywana,
mąż starej przypomina, że jest myszką, szarą, przy jego on macho, prawda, celebrytas. Jeżeli z nią współżyje, to na zasadzie, że z braku laku, że nie ma innych przyjaciółek i ona cierpi. I ona go zdradziła. Została bardzo dowartościowana. Ona się dowartościowała. Okazuje się, że nie jest szarą myszką. Kochanek spowodował, że zaczęła się inaczej ubierać, czesać, zmiana makijażu. To jest wybuch kobiecości, wybuch afirmacji. I ona się bardzo zmieniła. Mąż zgłupiał, bo nagle się zorientował, co jest. I teraz zaczęło jemu na niej zależeć. Bo ona już się stała niezależna od niego. I jemu teraz od tej pory zaczęło na niej zależeć. Co zrobić, jeżeli spada zainteresowanie partnerem? No, jeżeli już doprowadziliśmy do tego, to fatalnie. Dlatego ja to zawsze porównuję do płomienia w kominku. Jeżeli już się wszystko wypaliło, jeżeli jest zespół wypalenia, namiętności, już do tej osoby nic nie czujemy. Jeżeli pozwoliliśmy, że do tego doszło, to jest kilka procent szansy na odbudowanie tego. Co zrobić, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Podtrzymywać aktywność seksualną, żeby w ogóle to istniało. Spać razem, przytulać się, pieścić, podtrzymywać aktywność seksualną, żeby w ogóle była. Jak uchronić się przed impotencją? Są trzy elementy. Przede wszystkim zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia to oznacza, mężczyzna codziennie z 30 minut spaceruje szybkim krokiem, bez względu na pogodę. Dieta śródziemnomorska. To jest ten, unika palenia, nadużywania alkoholu. Mhm. W którym momencie masturbacja zaczyna być problemem? Problemem wówczas, kiedy już się staje przymusem. Fani programu jeszcze w serwisie zapytajonet.pl zadali pytanie, czym się różnią problemy dzisiejszych pacjentów od tych sprzed 20 lat i jakie zdaniem Pana będą problemy pacjentów za 20 lat? 20 lat temu nie było seksu w sieci. Mamy przykład. Wtedy dominował seks przez telefon. Słucham? Skatologia telefoniczna, czyli obsceniczne rozmowy przez telefon. Aha. Czyli ktoś tam wykręcał jakiś numer, no i tam nadawał różne obsceniczne treści. To daje jako przykład, że postęp techniki, postęp mediów wprowadza zmiany w seksie. No jeżeli ktoś ma Skype'a teraz, prawda, no to się obnażają i przekazują użytkownikom internetu swoje rozebrane zdjęcia. No przecież kiedyś to było niemożliwe, bo nie było możliwości takich technicznych. Natomiast co będzie w przyszłości? No to w przyszłości wszystko zależy od postępu techniki. Czym jest mitomania? Mamy dwa pojęcia mitomanii. Mamy utożsamianie jest to z erotomanią, bo niektórzy to utożsamiają, erotomania, a drugie pojęcie bardziej prawidłowe to jest mitomania na swój własny temat. Mhm. Człowiek kreuje mit o sobie. Ale czy on ma świadomość, że kieruje ten mit, czy to jest choroba? I tak, i nie, to zależy. Ale czy jak człowiek kłamie na przeróżne tematy, codzienne? No to go do wariografu mogę podłączyć. Ale nie ma tej świadomości. To znaczy... No to jest zespół Barona von Münchhausena. Na pewno część słuchaczy no nie miała takich lektur jak bajki Münchhausena. To jest... Stale zmyślał. Mhm. Już wymyślał nieprawdopodobne historie. No więc tak samo niektórzy też zmyślają nieprawdopodobne historie. To jest ten zespół Münchhausena. Ale oni nie mają świadomości, że zmyślają. Oni myślą, że żyją w tym świecie. Tak, tak? Oni tak, że żyją w tym świecie, mnożą te przygody, w które sami w to wierzą. Można nazwać taką osobę mitomanem? No można, oczywiście. I... jak mitoman zareaguje, jeżeli złapiemy go na kłamstwie? Stworzy zaraz nowe. Kłamstwo, które wyjaśni to kłamstwo. A jak zareaguje, jak powiemy, że jest mitomanem? Obrazi się. A co zrobić, żeby leczyć taką osobę? Pytanie, czy ma potrzebę. Taka osoba będzie się leczyła wówczas, jeżeli ta mitomania mu stwarza cierpienia. Na przykład odsuwają się ludzie od niego, może znaleźć partnerki, to wtedy będzie szukał pomocy. Mitomanów jest mało w naszych gabinetach, oni głównie piszą książki. Przepraszam, co robią? Książki piszą. Piszą swoje biografie. Rozmaite opowieści o sobie piszą. Basia, przerywamy moją biografię. Jeszcze jeden z internautów zadał pytanie. Jak poradzić sobie z ciągłym myśleniem o tym, że na przykład jak coś zrobię w życiu,
To, co o tym pomyślą ludzie i jak mnie ocenią? Znaczy, to, co ludzie pomyślą, to było bardzo, to właściwie przez wieki dominowało w naszej obyczajowości. Natomiast jeżeli ja pracuję z pacjentem, to ja mu opowiadam taką bajkę z Uzbekistanu. Proszę sobie wyobrazić miasto w Uzbekistanie. Tłum ludzi. Jest tak, jest dziadek, wnuk i osioł. No i teraz tak, wnuczek siedzi na ośle, dziadek prowadzi. No i jest taka refren, który się powtarza, jak ci widzowie mówią, kto to widział, kto to słyszał, młoko zna ośle, a dziadek idzie obok. No to dziadek zrobił odwrotnie. On usiadł na tym ośle, a wnuczek idzie. Znowu inny refren się powtarza. Kto to widział, kto to słyszał, dziad na ośle, a ten młode dziecko biedne idzie dobrze. Usiedli razem. Znowu się refren powtarza. Kto to widział, kto to słyszał, dwóch dumni na jednym biednym ośle. Jeżeli będziemy się kierowali tym, co ludzie pomyślą, to z takimi sytuacjami się spotkamy. Czego powinniśmy życzyć Polakom? Trzech rzeczy. Z jednej strony, żeby się cieszyli życiem, seksem, bo to sprzyja zdrowiu, długowieczności. Raz. Drugie życzenie, żeby przestali być takimi smutasami i agresywnymi, bo jak się sięga do internetu, to te bluzgi, które idą, tyle tam jest złości, tyle tej wrogości, że to jest smutne, że tyle w nas tkwi. Więc żeby tej agresji to było znacznie mniej. I to jest jakby drugie życzenie. I trzecie, żebyśmy w końcu doczekali czasów, że nie będziemy mieć wojny polsko-polskiej. Tego w takim razie życzymy. Ja bardzo dziękuję za odwiedzanie mojej kawalerki. Ja idę na spacer, na siłownię i na krewetki.